Dobra, słuchajcie, zaczynajmy. Pytanie na początek, kto w ogóle przed czytaniem agendy słyszał o Equation Reasoning, czy w ogóle o tego typu podejściu? Okej, okay, są ręce, ale widzę, że będzie coś nowego, także super, fajnie. Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, ja zakładam i naprawdę głęboko wierzę w to, że my w naszej branży chcemy robić dobrą robotę. Jakkolwiek by ta dobra robota nie wyglądała, tak? Czyli zamykamy oczy, wyobrażamy sobie taki system, który byłby idealnie, dobrze zaprojektowany. O to właśnie chodzi, tak? Poczujmy, będzie to dumę z tego, jakbyśmy potencjalnie chcieli to zrobić. Piramida Maslowa, ten najbliższy trójkącik, tam samorealizacja, chcemy być dumni z tego, co zrobiliśmy i naprawdę chcemy zrobić to dobrze. Albo może mówiąc odwrotnie, ja naprawdę nie spotkałem się chyba jeszcze z tak patologicznym przypadkiem, to powiem, w naszej branży, żeby ktoś wiedział, jak coś robić dobrze i celowo robił to rzecz, robił to odwrotnie i... Trochę dalej? Dobrze. Celowo robił to źle, celowo robił to w taki sposób, żeby to zepsuć, w jakiś sposób zniszczyć. Oczywiście nie mówimy tu też o job security, bo czasami ktoś robi coś tak, żeby wiecie, żeby nie dało się go zwolnić, ale to nie chodzi o taki przykład. I w takim razie pytanie jest, skoro chcemy robić to dobrze i staramy się robić to dobrze, mamy na to masę różnego rodzaju technik, bibliotek i innych narzędzi, to dlaczego jest tyle złego rozwiązania na świecie? Dlaczego jest tyle razy z projektem, że to nie wychodzi? Czy gdzieś na przykład nie jesteśmy z tego do końca dumni? Być może nawet to działa, oczywiście jest to produkcji, to spełnia jakieś wymagania, ale chcielibyśmy zbudować to lepiej. I tutaj oczywiście jest na to pytanie wiele różnych możliwych odpowiedzi, ale co najmniej jednym z nich, które bardzo moim zdaniem kontrybuje do tego problemu, jest to, że nasza branża zmienia się bardzo, bardzo szybko. Każdego roku powstają nowe języki programowania, frameworki, narzędzia, techniki, architektury. Wiecie, ludzie wpadają na nowe pomysły i to jest bardzo dobre, tak? Ale ciężko jest nam za tym nadążyć. Ciężko jest nam naprawdę w jakiś sposób poza te wszystkie przełączniki, ustawienia, opcje, po prostu to jest zwyczajnie ciężko za tym nadążyć, więc nie jesteśmy w stanie gdzieś tak jakby tego zrobić. I my po prostu, co do zasady, nazywając to krótko po imieniu, toniemy w złożoności, ponieważ każdy z tych narzędzi, one w kolejnej wersji, czy to jest framework, czy to jest język, czy to jest jakaś inna technika, proponuje uproszczenie, proponuje ułatwienie, proponuje, że tym razem to będzie naprawdę dobrze zrobione, a okazuje się, że jest to po prostu kolejna warstwa, której trzeba się nauczyć, tak? I nie mówię tu nawet o Kafce czy Kubernetesie, tak? Mówię tu nawet o naszych podstawowych narzędziach typu biblioteki czy inne tego typu narzędzia. I my dokładamy swoją cegiełkę w tym miejscu, niestety do... technologia? Kolejna warstwa złożoności. I my dokładamy do tego swoją cegiełkę, myląc albo celowo tak jakby ignorując znaczenie pewnych słów, tak? Mamy tutaj cztery słowa na slajdzie. Proste, łatwe, trudne i złożone. I pomyślcie sobie, poczujcie tak jakby to pewne to, jak przypomnijcie sobie sytuację, ile razy w naszych zespołach były rozmowy na temat czegoś w stylu to proste, to łatwe. Właśnie proste czy łatwe. Proste, czyli rozumiemy wszystkie możliwe konsekwencje, wiemy, jak to jest zbudowane, wiemy, jak to działa i jesteśmy w stanie to zastosować tak, że nie będzie z tym problemem w przyszłości. Czy może jednak jest to łatwe? Faktycznie, w dokumentacji były takie trzy linijki, żeby skopiować, zmienić tam dwa stringi i będzie działało, tak? Ale to, że pod spodem jest uruchamianych 20 komponentów, one gdzieś tam wysyłają maile, komunikują się z kolegami, nawiązują połączenie i tak dalej, to już tam powiedzmy, nie chcę mi się martwić, wiecie, jutrzejszy ja, tak? Jutrzejszy, czyli jutrzejszy za tydzień, za miesiąc, za rok i będzie sytuacja, w której coś, co zajęło nam potencjalnie 5 minut, wymaga naprawdę czasami nawet tygodni tego, żeby to odkodować. I teraz w takim razie powstaje pytanie, czy jest w ogóle możliwe, żeby to wszystko zrozumieć? Czy jest w ogóle możliwe, żeby za wszystkim nadążyć? I ja bym bardzo chciał dla was mieć lepszą odpowiedź, ale moim zdaniem po prostu nie. To nie jest możliwe, bo rozwiązanie siłowe w tym wypadku, które polega na tym, że my się nauczymy wszystkich możliwych przełączników, opcji, ustawień i konfiguracji i tego, jak to wszystko działa, zwyczajnie nie jest możliwe, bo nawet gdyby udało nam się zatrzymać czas, taki czasowstrzymywacz, tak, na przykład na parę, nie wiem, lat, żeby nadgonić tym wszystkim z frameworkami, językami, z Kubernetesem, z Kafką, z całą resztą tych narzędzi, to i tak za rok ta wiedza prawdopodobnie byłaby nieaktualna, bo jeśli wyjdzie inne rozwiązanie, które akurat nie jest Kafką, no to jeśli ono ma inny model obliczeniowy, inny model procesowy, to niestety znowu trzeba będzie czas zatrzymywać, no a tak czy inaczej tego narzędzia nie mamy. Więc
coś, co ja chcę wam zaoferować w tej prezentacji, to nie jest, wiecie, magiczny sok z gumi jagód, czy jakaś inna magiczna różdżka do pęk, którą można czy wypić, czy machnąć, tak, i wszystko to mieć, ale to, co możemy zrobić, to jest rozwiązać problem w inny sposób, czyli zawsze możemy problem rozwiązać siłowo, co jeszcze, jak już ustaliliśmy, raczej możliwe nie będzie, ale możemy zmienić sposób myślenia, żeby w pewnym sensie myśleć o tym inaczej, czyli zredefiniować problem w taki sposób, żebyśmy mogli go rozwiązać. I teraz dochodzimy właśnie tutaj do clue tej prezentacji, czyli tego, co to dokładnie jest equational reasoning, tak? Skoro praktycznie większość z nas się tutaj z tym nie spotkała, no to będzie łatwo wydobyć definicję. Programowanie funkcyjnym, które są różne języki funkcyjne, mamy tę możliwość wnioskowania z pewnych reguł, tak? Ponieważ wszystko tam generalnie jest zbudowane z pewnych takich podstawowych konceptów, na podstawie których te potem programy funkcyjne są w stanie dalej działać. I equational reasoning, czyli z angielskiego można by to przetłumaczyć jako rozumowanie równaniowe, czy też wnioskowanie równaniowe, to jest właśnie przedstawienie wszelkiego rodzaju operacji w naszym systemie jako pewnego rodzaju funkcji, tak? Pamiętamy być może z lekcji matematyki, dopowiem taki wzór, on się pewnie pojawiał wiele, wiele razy na lekcjach, ale spokojnie, zero flashbacków z liceum, nic nie będziemy liczyć, żadnej delty czy ujemnych zer, tak? Chodzi generalnie o to, że na tym ekranie mamy generalnie cztery elementy, które nas interesują. Mamy Y, równość, F i X. I teraz zauważmy na przykład, jak działają nasze typowe aplikacje webowe. Jesteśmy na PHP-konie, więc będą to aplikacje webowe, ale to się da zastosować także do innych rodzajów aplikacji. Odpowiedź naszego systemu jest w pewnym sensie funkcją żądania. My przekazujemy do tej aplikacji żądanie i system przetwarza je, transformując to żądanie, to powiem, przez wiele, wiele różnych etapów na pewnego rodzaju wynik. I mamy tutaj też znak równości, to znaczy w pewnym sensie, że te rzeczy mogą sobie równoważne, czyli ta odpowiedź jest równoważna tej funkcji, tak? Oczywiście to nie jest jedna funkcja, tak? To jest wielki, skomplikowany system pod spodem, ale jesteśmy w stanie rozbić to na wiele różnych rzeczy. I to jest clue tak jakby właśnie tego podejścia. To jest model myślenia, w którym my wszystko reprezentujemy jako funkcję. Zauważcie, że funkcja w ogóle, czy to w kodzie, czy w matematyce, ma jedną bardzo ważną cechę. Ona jest takim atomem, którego dalej nie da się rozbić. Nawet z gołtu, tak? Nie damy rady. W PHP gołty nie można zrobić między funkcjami, w związku z czym i w ogóle w języku programowania raczej tego się zrobić nie da, więc co do zasady to jest atom, który jest nierozbijalny, bo możemy rozbić dane na wiele różnych elementów, ale funkcji rozbić nie możemy. I oczywiście, ludzie, którzy mnie znają, teraz się uśmiechają, tak, bo programowanie funkcyjne ma bardzo szczególne miejsce w moim sercu, bo naprawdę, uważam, pozwala na zrozumienie masy rzeczy. To jest trochę na takiej zasadzie, jak matematyka tłumaczy bardzo dużo innych dziedzin. Wiecie, fizyka, chemia, czy nawet psychologia, czy inne dziedziny, one wszystkie wykorzystują matematykę jako język, tak? I ja naprawdę jestem w stanie zryzykować ze sceny takie stwierdzenie, że można się całą swoją karierę zastanawiać, czemu pewne rzeczy działają, albo czemu nie działają, a można spróbować naprawdę wrócić do tych podstaw i zobaczyć, w jaki sposób w ogóle działa nasz komputer cały. I zauważcie na przykład, że wszędzie gdzieś na naszym komputerze jest jakieś wyzwolenie, jest jakiś taki właśnie request, czy to jest przerwanie w procesorze, czy to jest żądanie HTTP, czy to jest wiadomość przez sieć sieciowa, zawsze jest jakieś wejście. I na to wejście system reaguje w jakiś sposób, przetwarzając je, czy to przez kolejki, czy to przez jakieś aplikacje, przez jakieś serwery, czy inne tego typu elementy i zwraca jakąś odpowiedź, tak? W tym przypadku nawet void potencjalnie, czy brak odpowiedzi też jest odpowiedzią, tak? Bo brak błędu też jest jakąś odpowiedzią. I pojęcie, którym chciałbym, żebyśmy operowali przez całą tą prezentację, to jest coś, co ja nazywam przepływem informacji. I tu są dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest informacja. Informacja niekoniecznie dana, ponieważ mamy wiele danych. Mamy stringi, inty, mamy jakieś tam skalary, mamy araje, XML-y, JSON-y, to są dane. Informacja to jest dana, do której dokładamy pewnego rodzaju znaczenie. Czyli krótko mówiąc, jeśli mamy tylko dane, to oczywiście możemy to sobie przetwarzać. Tak? Jeśli mamy informację, to możemy coś z nią zrobić, coś z niej wywnioskować. I to, co my chcemy z tą informacją zrobić, to chcemy wyrazić cały ten system jako taką serię transformacji, dopiero pomiędzy różnymi rzeczami. Tak? Zauważmy na przykład taki typowy flow współczesnej aplikacji, która przetwarza to, powiedzmy, zgodnie z jakąś taką w miarę popularną architekturą, to jest żądanie, które wchodzi na przykład do jakiegoś kernela. W tym kernelu, routing przyjmuje jako argument ten request i dopasowuje go do jakiejś ścieżki i dokłada te dane takie do tego requestu. Na podstawie tego otrzymujemy, kontroler,
z jakiegoś kontenera, który dalej przetwarza tak jakby to i dokonuje jakiejś walidacji. Dalej jest dokonana transformacja, nawet takie payloadem tego żądania, w jakąś na przykład komendę. Ta komenda potem jest przekazana do command busa, który po raz kolejny znowu dopasowuje do podstawowego handler, handler przetwarza, odkłada informacje w jakiejś domenie, w instancjach, na przykład ENCI czy agregatów i gdzieś to potem jest odkładane. Funkcje, takie wszędzie transformacje, tak? Mimo że mamy klasy, mimo że mamy różnego rodzaju języki programowania i ich elementy, cały czas funkcje. I w jaki sposób w takim razie jesteśmy w stanie zrozumieć tak jakby to podejście, uzbrojenie w całą tę definicję equation reasoningu, w jaki sposób uzbrojenie w cały ten sposób myślenia, gdzie pewne rzeczy przedstawiamy jako transformację, możemy wykorzystać w projektach, czyli w jaki sposób właśnie o tym myśleć, w jaki sposób podejść do tego, ponieważ czasami jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie wchodzimy do nowego projektu, nie wiemy, co się do końca jeszcze w nim dzieje, tak? Może to być jakiś mniejszy projekt, kilkadziesiąt tysięcy na przykład linii kodu, załóżmy, taka prosta metryka. Może być też jakiś duży projekt, nie wiem, miliony linii kodu, jakaś masa modułów, być może jest też napisane w jakiś taki średni nie do końca dobry sposób. I wtedy w jaki sposób możemy to zrozumieć, ale może na przykład nawet w naszym projekcie, w którym pracujemy już od lat, są takie miejsca, do których nikt nie zagląda być może, bo gdzieś tam tak jakby jest ten ból, że a nóż coś się zepsuje, a nie wiem jak to działa, gdzieś tam być może są takie elementy. Co możemy z tym zrobić, żeby to przeanalizować? I teraz przede wszystkim pierwszym takim krokiem jest zlokalizowanie tak zwanych entry pointów, punktów wejścia. Ponieważ tak jak powiedziałem, mamy różnego rodzaju punkty wejścia, takie wyzwalacze do różnych akcji. Czy jest to żądanie HTTP, czy przerwanie procesora, to jest nieistotne. Ważne jest to, że do naszego systemu w przypadku PHP będzie wchodziło żądanie. I możemy zlokalizować wszystkiego rodzaju entry pointy, czyli co będzie takim potencjalnym entry pointem. Na przykład żądanie HTTP, ale na przykład aplikacja może też mieć aplikację konsolową. Czyli może mieć też na przykład parametry konsolowe. Może to być kolejka, więc jakiś konsumer też będzie takim wejściem do tego systemu. Więc na pewno jesteście w stanie też sobie dopasować przykłady z własnych projektów, co dokładnie tam się dzieje. Mając takie te punkty wejścia, od razu mamy ten X z tego Y na się f od X, tak? Więc mamy te wszystkie X-y, wiemy skąd one pochodzą i wtedy możemy przestudiować właśnie ten przepływ informacji, czyli możemy zobaczyć, co dokładnie w tej aplikacji się dzieje, czyli jak te wszystkie elementy, być może gdzieś tam jakby jest taka konwergencja w jedno miejsce, że być może w idealnej sytuacji one wszystkie są tylko takim tłumaczem tych parametrów konsolowych, tej wiadomości z kolejki, czy tego żądania HTTP, na jakąś na przykład komendę, czy jakąś intencję zrobienia czegoś w systemie. I wtedy oczywiście jest to proste, ponieważ masa różnych wejść po prostu przechodzi i potem się spotyka i dalej mamy już taki ładny flow w tym, co dalej w aplikacji dzieje. Czasami może być na przykład tak, że jest to całkowicie oddzielne. Może nam się okazać z takiej analizy, że mamy elementy w naszym projekcie, które wchodzą na przykład potencjalnie podobnymi elementami, ale one się zupełnie ze sobą nie komunikują. I wtedy mamy taką też gwarancję, rozumując w ten sposób, że mamy coś w projekcie, co wykonuje zupełnie dwie różne ścieżki, z niczym innym się nie łączy, a mimo wszystko jest w jednej aplikacji. Może da się wtedy na przykład to wydzielić do innego katalogu, do innego modułu, do innego czegokolwiek, żeby tak jakby obniżyć tak jakby ten natłok myśli w naszych głowach. I mając tak jakby ten cały przepływ informacji nakreślony, możemy dojść właśnie do tego kluczowego elementu, czyli zlokalizowania kluczowych transformacji, czyli mając na przykład w głowie to, że typowo będziemy potrzebowali maksymalnie dwóch, trzech na przykład takich transformacji, czyli właśnie ten request, na przykład jakiś kontroler powiedzmy w jakąś intencję, potem wykonanie i odłożenie tego w jakimś storage'u, będziemy w stanie te rzeczy przeanalizować, będziemy w stanie zobaczyć, jak nasz system różni się od tego, czego się potencjalnie spodziewamy właśnie w takim przetwarzaniu. I tutaj oczywiście mając ten cały przepływ informacji, mając te wszystkie transformacje, moglibyśmy w pewnym sensie powiedzieć, OK, czy mamy już wszystko? No nie do końca, bo czasami okazuje się, że szczególnie w złożonych projektach, które mają długą historię, okazuje się, że jest czasami bardzo dużo takich odgałęzień, tak? Czyli gdzieś są jakieś ify w kodzie dosłownie, które na przykład, jeśli jest taki parametr, to wiesz co, to nie wywołuj tego przez ten kontroler, tylko wywołaj jakiś serwis bezpośrednio, albo wyślij maila, albo coś w tym stylu, tak? I musimy być w stanie przeanalizować takie rzeczy, w szczególności właśnie w projektach, które są zbudowane powiedzmy w miarę dobrze, czyli mają chociażby kontener DI, możemy zobaczyć, czy te wszystkie klasy po kolei nie mają jakichś krzywych zależności, czy czegoś, co nie wiem, co wysyła maila, co odkłada coś na kolejkę, co gdzieś wysyła do jakiegoś innego systemu, bo wtedy potencjalnie spłaszczenie tego spowoduje, że te rzeczy nie będą się działy i pewne procesy biznesowe mogą zostać zwyczajnie złamane przez to, że kluczowa informacja, która informuje, nie wiem, o spłaceniu kredytu, o wzięciu kredytu, o dołożeniu jakiegoś elementu do na przykład
do warehouse'u czy swoim produktu w systemie, może po prostu do pewnych systemów nie dotrzeć, więc na to trzeba uważać, tak? Ale wtedy, mając uzbrojenie właśnie w tą informację, że mamy ten przepływ informacji, mamy te kluczowe transformacje, które zachodzą i od każdej z nich tak jakby jakie potencjalne rozgałęzienia do tej odchodzą i te rozgałęzienia mogą być na różny sposób, nie? One mogą odchodzić zarówno całkowicie z zewnątrz, czyli po prostu na przykład wysyłać coś dalej, ale mogą na przykład też omijać pewne transformacje. Tak jak powiedziałem, że możemy na przykład w kontrolerze niektórym, jeśli jest jakiś if, że nie wiem, zrób to szybciej z jakiegoś powodu, to omijam command busa, mam bezpośrednio serwis do handlera i wywołuję go bezpośrednio. Dlaczego? Być może jest jakiś sens do tego właśnie w projekcie, ale warto o tym wiedzieć. I właśnie wtedy, kiedy będziemy w stanie już takie rzeczy przeanalizować, jeśli będziemy w stanie wiedzieć te wszystkie rzeczy, możemy przystąpić do unifikacji, do ujednolicenia tego, czyli do faktycznie zrobienia sytuacji, w której mamy te całe serię przetworzeń, które wiemy, że zachodzą tylko w ten jeden sposób i możemy też wnioskować z tego, czyli jeśli jakikolwiek inny programista dołączy do zespołu albo jeśli my musimy coś do tego projektu dopisać, to będziemy dokładnie wiedzieli, w którym miejscach czegoś spodziewać, czyli gdzie są położone pewne kluczowe odpowiedzialności. Bo w każdym żądaniu musimy chociażby co najmniej sprawdzić, nie wiem, czy użytkownik jest zalogowany, zwalidować ten payload, musimy potem dopasować, który element systemu przetwarza, potem musimy to odłożyć na jakiejś domenie i gdzieś na przykład sprezystować, tak? Więc tak jakby chociażby te kilka rzeczy zawsze muszą nastąpić w systemach, więc co do zasady chcemy zobaczyć, jak to się bardzo różni i gdzie są te potencjalne rozgałęzienia, które musimy w jakiś sposób zrobić. I w tym miejscu właśnie spójrzmy, to powiem, w otchłań, słynny cytat Nietzschego, tak, jeśli patrzysz w otchłań, to otchłań też patrzy w ciebie, tak, w jaki sposób to powiem, można to zrobić na realnym projekcie, na realnym przykładzie, bo oczywiście nie chcemy dyskutować tylko o abstrakcyjnych rzeczach, chcemy też zobaczyć, jak to realnie mogłoby wyglądać. I mam tutaj takie dwa case study. Pierwszy, który nazywałem kodowo warstwy do potęgi siódmej. No dlaczego? Dlatego, że tych warstw tam było trochę, tak? Okazuje się, że jest projekt, który powstawał do pewnego, niezbyt długo, ale już programiści do pewnego zdążyli tam bardzo, bardzo dużo rzeczy zrobić, tak? I znowu, to nie jest tak, że oni chcieli zrobić to źle. Oni po prostu być może uznali, że właśnie tyle warstw jest tam potrzebne, tyle transformacji jest tam właśnie potrzebnych. Sytuacja wyglądała mniej więcej w ten sposób, że mamy w systemie, wiadomo, żądanie sobie wchodzi, tak, więc dalej przechodziłoby do kontrolera, ale nie. Tam były wywołane jakieś takie dziwne konstrukcje z jakimiś eventami i któryś z tych eventów po prostu dopasowywał tak jakby to żądanie do routingu i przekazywał to dalej do kontrolera. Ten kontroler dalej, zamiast typowo sprawić to na intencję, on praktycznie przesuwał te dane bez niczego, do kolejnej warstwy jakiegoś takiego mapera. Ten maper robił z tego DTO, to DTO dalej było walidowane, przekazywane do czegoś na kształt, powiedzmy, takiego application serwisu, takiego handlera, który wydawałoby się znowu, że będzie to tylko zwykła logika biznesowa, ale nie, ona też była przekazywana dalej do jakiegoś quasi-entity, takich operacyjnych modeli, które były jeszcze dalej transformowane do konkretnych, tak jakby już faktycznych entity, które były prezentowane w bazie danych, tak? Więc jak możemy taki właśnie proces zastosować w naszym projekcie? No też zaczynamy i robimy wszystkie te kroki po kolei. Identyfikujemy ten entry point, ten X, to nasze wejście do systemu. W tym wypadku mamy zdanie bardzo proste, ponieważ wejście do systemu jest jedynie request, tak? Jeden front controller z jednym kernelem, więc tutaj mamy sprostą sytuację. Wyjściem też jest proste, jest baza danych, ewentualnie może jakaś kolejka, a ona tylko wychodzi, więc nigdy nie będzie też wejścia do tego systemu, więc sytuacja wydaje się być prosta. Okazuje się, że wtedy patrzymy na to, jak ten przepływ sterowania, ten przepływ informacji w naszym systemie wygląda, no i jak się już domyślacie, być może z tego, o coś poruszyliśmy, analizujemy ten przepływ informacji, patrzymy, co dokładnie tam jest, dlaczego te rzeczy są, skąd one w ogóle wynikają i gdzie są takie jakby te rozgałęzienia. I w tym wypadku okazuje się, że sytuacja też nie była taka prosta, ponieważ to też nie było tak, że oni po prostu zrobili wiele różnych klas i te klasy po prostu można było złączyć, tak? To były konkretne biblioteki, między innymi jedną z nich na przykład był Automapper, które po prostu konfiguracją w różnych YAMLach, JSONach, plikach konfiguracyjnych i innych tego typu rzeczach były skonfigurowane po to, że pewne rodzaje informacji, jeśli nastąpią takie i takie warunki, transformować w taki czy inny sposób. Więc nie można było zaobserwować po prostu wejścia i wyjścia. Trzeba było po prostu przejechać czasami debuggerem przez masę różnych klas, zobaczyć, co dokładnie się dzieje i dlaczego, podając inny parametr, możemy trafić w zupełnie inne miejsce systemu. Ale mimo wszystko udało się tak jakby to przeanalizować i
teraz znowu, mamy te krytyczne transformacje, którymi chcemy się posługiwać, czyli tam właśnie ten routing, powiedzmy, i ten intencja, handler i tak dalej. I zobaczymy, jak bardzo to się różni od tego, co chcemy. No i skoro mamy co najmniej tych 7 warstw, to powiedzmy, z tego, co widzimy, mamy gdzieś ten kontroler, no wiadomo, coś musi być na początku, tak? Mamy gdzieś taką namiastkę tego application serwisu i potencjalnie rzecz biorąc musimy przejść przez wiele różnych kamyków, żeby sobie z tym poradzić. I dalej oczywiście mamy ten application service, tak? On sobie operuje na tych obiektach, przekazuje je dalej, wchodzi się do prezydencji na ten sam koniec. I wtedy jak to funkcja, każda funkcja coś zwraca, więc cały system wraca potem, po prostu zwraca to odpowiedź, tak? Więc wiemy, jak to wygląda. Wiemy też, gdzie są kluczowe transformacje i wiemy, gdzie są też te kamyczki, które takich przez rzekę po prostu musimy przeskoczyć, mimo że spodziewaliśmy się 3, jest ich więcej, więc trudno, jest więcej miejsc, do których możemy się potencjalnie wywrócić, może niektóre są śliskie, tak? I co możemy z tym zrobić? I w tym wypadku zaproponowałem pewne podejście w zespole, w którym wprowadziliśmy sami takie rozgałęzienia, czyli my na przykład zamiast tego kontrolera skakać przez kamyczka po kolei, przeskoczyliśmy przy pewnych warunkach bezpośrednio do tego application serwisu i przy okazji aplikacje serwis został wyrównany w taki sposób, żeby jego odpowiedzialnością było faktycznie sterowanie całą logiką tej aplikacji. I tak samo z tego application serwisu przeskoczyliśmy na sam koniec, mapując bezpośrednio te obiekty, które musiały być zmapowane, po to, żebyśmy byli w stanie te rzeczy pozapisywać, poodkładać w realnym storage'u. I do czego to doprowadziło? Do tego, że w pewnym sensie oczywiście projekt popsuliśmy, tak? Ponieważ mieliśmy takie dwa różne, to powiem, przepływy sterowania. Czasami one gdzieś między sobą się nie zgadzały, czasami były jakieś problemy właśnie tej kategorii. Ale po pewnym czasie, jeśli zespół też zaczął właśnie to inwestować bardzo, bardzo mocno, udało nam się te wszystkie rzeczy poskładać w taki sposób, że ten pierwszy flow, który tam był, to było trochę tak jak starorzecze, tak? Po prostu myśmy puścili wodę innym miejscem, to po prostu sobie wyschło, więc generalnie w pewnym momencie byliśmy w stanie usunąć całe pełne katalogi kodu, ponieważ zwyczajnie one były już tam zwyczajnie zbędne. I w ten sposób, mimo że potencjalnie było to trochę popsucie takiej jakości projektu, byliśmy w stanie w pewnym sensie ustalić, w jaki sposób to powinno działać, w jaki sposób to można to właśnie było ulepszyć. I drugim przykładem, przy którym możemy podejść, bo tutaj przeanalizowaliśmy taką całą aplikację. Mamy w tej aplikacji wiele, wiele, wiele różnych elementów i było to potencjalnie złożone, żeby sobie z tym poradzić, tak? Ale przeanalizowaliśmy przykład, w którym tak jakby całym tym przetwarzaniem była cała aplikacja. I tutaj mamy inny przykład, tak? Przykład, w którym nie tylko nie była to cała aplikacja, było to poszczególna część. Więc tutaj szukałem dobrej analogii, żeby dobrą nazwę kodową, więc no niestety wymyśliłem tylko Everest razy 6. Dlaczego? Dlatego po prostu, że najwyższą górą na Ziemi, jak wiemy, jest Everest, tak? 8800 mniej więcej, tak? Ale najwyższą górą w całym Układzie Słonecznym jest niestety tylko Olympus Mons na Marsie, który ma 24 km. No niestety ja w tym projekcie miałem taki 50-parotysięcznik, że to powiem, w związku z czym no niestety nawet Układ Słoneczny nie dał rady temu projektowi. I mamy sytuację, w której jest ta klasa, która, słuchajcie, jeśli istnieje jakakolwiek definicja God klasy, to ta definicja po prostu, to powiem, jest dokładnie tym, co tutaj było, co widzieliśmy na oczy, ponieważ czasami nawet otwieranie IDE z tą klasą było problemem, tak? I to, jak sobie z tym poradziliśmy, polegało na tym, że przede wszystkim pierwszy krok, chcemy przeanalizować punkty wejścia. Punkty wejścia potencjalnie są tysiące, bo ta klasa miała tam grubo ponad tysiąc metod, było tam masa różnych elementów, więc nie byliśmy w stanie nawet przeanalizować, skąd się w ogóle brało. Ale możemy w tym wypadku zredukować nieco ilość potencjalnych przetwarzanych elementów, czyli spróbować zastanowić się nad tym, czy może są jakieś mniejsze elementy tego kodu, które jesteśmy w stanie przeanalizować. I oczywiście mamy tutaj proste odpowiedzi w stylu, może niektóre metody po prostu były martwym kodem, czyli ani nie były wywoływane z zewnątrz, ani nie wywoływały niczego w środku. I oczywiście to była łatwa odpowiedź, pewne metody udało się z tej klasy usunąć, tak trochę zredukować tą klasę. Potem mamy sytuację, w których pewne metody są tylko wywoływane z zewnątrz, ale nie wołają niczego innego. I dzięki temu jesteśmy w stanie też takie metody być może zinlinować w różnych miejscach i w pewnym sensie też ten kod uprościć, tak? Może możemy po prostu wyciągnąć do innych klas i też tak jakby, mimo że nie poprawia jakości projektu, to mimo wszystko jest mniej ruchomych części, które potencjalnie musimy w tej aplikacji przeanalizować.
Ale dochodzimy potem do tej kluczowej krytycznej kwestii. Czyli co jeśli te metody są zarówno wołane z zewnątrz, czyli są potencjalnie setki miejsc, w których ten projekt się do nich odwołuje, ale też one wołają sobie coś w środku. Czy jesteśmy w stanie znaleźć w jakiś sposób, żeby to naprawić. I okazuje się wtedy, że rzeczywiście analiza tego na poziomie tego, że my przeanalizujemy wszystkie punkty wejścia, jest w sposób niemożliwy, bo nikt nie ma takiej głowy po prostu, żeby wszystkie te setki miejsc i potencjalnych konsekwencji w głowie posiadać. Więc to, co zrobiliśmy, to udało się napisać kod do takiej statycznej analizy tej klasy, gdzie zobaczyliśmy po prostu, czy uda się nam wyliczyć chociażby takie klastry, takie po prostu grupy tych metod, które stanowią jakiś jeden taki wspólny element do potencjalnego wydzielenia. I okazuje się właśnie, że takich przypadkowych feature'ów, takich przypadkowych funkcji, które w tej klasie były, było bardzo dużo. Czasami to były dwie funkcje, czasami to było 15 funkcji, tak, ale wszystkie one stanowiły jeden punkt. Więc jeszcze raz, mamy masę wejść, mamy przepływ informacji, który potencjalnie jest nie do prześledzenia, ale napisaliśmy sobie do tego narzędzia, więc byliśmy w stanie to w pewnym sensie zrobić. I potem trzeba się ustanowić, czy te funkcje stanowią pojedynczy element transformacji, który potencjalnie możemy potraktować jako taką funkcję, z której składa się ta wielka klasa. I oczywiście ta klasa nadal istnieje, oczywiście o wiele mniejszej skali, ale udało się bardzo, bardzo dużo elementów z tej klasy powyciągać, bardzo dużo elementów udało się zrobić tak, żebyśmy byli w stanie z taką klasą pracować, tak? I teraz pytanie w takim wypadku, skoro jesteśmy uzbrojeni już i w definicji equation reasoningu, jeśli jesteśmy też uzbrojeni w całe to rozumienie, jak te rzeczy rozkładać, jakie kroki musimy przejść i zobaczyliśmy, w jaki sposób w realnych projektach może nam to pomóc, to też pytanie polega na tym, w jaki sposób możemy się upewnić, że my budujemy ten cały software w taki sposób, w jaki chcielibyśmy budować i żebyśmy my jutro, my w kolejnym tygodniu, my w kolejnym miesiącu czy roku nie mieli dokładnie tych samych problemów. I pierwsza rzecz to jest taka typowa psychologia, tak? My naprawdę czasami w takich projektach boimy się wprowadzać zmiany, ponieważ jeśli mamy projekt, który zbudowaliśmy sami, to podobnie wiemy, co tam się dzieje. Jeśli do projektu dołączamy i to jest projekt wielki, potencjalnie w milionach linii kodu, jakim ma się różnych modułów, tak, i są tam ludzie, którzy pracują tam, nie wiem, od 10-15 lat, którzy po prostu nawet sami już nie pamiętają niektórych szczegółów, dlaczego one zostały tak wykonane, to my zarówno jesteśmy takie, boimy się wprowadzać te zmiany, bo nie chcemy zostać wołani, dzwonieni w piątek o 4 nad ranem, dlaczego deploy się nie udał, w sobotę o 4 nad ranem, dlaczego deploy się nie udał, tak? I mamy też blizny, scarred, tak? Od tego po prostu, że takie rzeczy prowadziliśmy i być może mieliśmy tego typu problemy, tak? Więc mamy ten problem. I tutaj znowu, wiecie, złożoność, tak? Tego całego rozwiązania. Ja miałem w jednej firmie taką historię, że była dziewczyna, która dopiero zaczynała swoją karierę, w branży, tak? Pierwszy rok pracy i opowiadałem jej o pewnego rodzaju rzeczach, bo ktoś pytała o bezpieczeństwo przeglądarki. Tam jest masa różnych elementów typu korsy, cross-origin, resource sharing, tam jest CSP, Content Security Policy, jest X-Frame Options, masa różnych headerów, ciasteczek z ich opcjami i tak dalej. Ja doszedłem do takiego wniosku w pewnym momencie, jaki o tym opowiadałem, że co do zasady, jak ja zaczynałem pisać swoje pierwsze jakieś skrypty, swoje pierwsze strony internetowe, to tego po prostu nie było. To nie jest tak, że to było prostsze, czy to było łatwiejsze, tak? Tego po prostu nie było. Tak? Ja sprawdziłem specjalnie w internecie, słuchajcie, XML HTTP request to jest rok 99. No ja zacząłem pisać kod trochę wcześniej, tak? Może nieprofesjonalnie, ale tak mówię, jeśli ja zaczynałem pisać strony internetowe, to były strony internetowe. To był HTML i może DHTML, bo to wtedy jeszcze się go nie nazywało JavaScriptem, a SPA to jeszcze był daleki pieśń przyszłości i po prostu tego nie było, więc zauważcie, że też z iloma rzeczami musimy sobie poradzić w trakcie pracy nad projektem, ponieważ po prostu nie wiemy i takiemu nie jesteśmy w stanie na to nadążyć, mimo że kiedyś po prostu to zwyczajnie nie było wymagane, kiedy były inne problemy, nie mieliśmy tych wszystkich narzędzi, które mamy teraz, ale tak czy inaczej można wtedy powiedzieć, tak, życie było nieco prostsze. Więc to, co my chcemy zrobić, to zoptymalizować nasz kod, i w tym sensie zoptymalizować nasze podejście ogólnie w branży do tego, żeby być w stanie te rzeczy zmieniać. I tutaj znowu pada bardzo, bardzo wiele razy takie stwierdzenie, a ile razy ty będziesz zmieniał framework w projekcie, albo a ile razy będziesz zmieniał bazę danych. I tu oczywiście rozumiem sentyment, bo jest to oczywiście też taka obrona przed tym, żeby tego systemu nie przeprojektować, tak, over-engineering, ale to, o co nam chodzi, to jest pewnego rodzaju podejście, w którym my będziemy w stanie te rzeczy zmieniać. Tu nie chodzi o to, czy my je zmienimy. To chodzi o to, że samo to, że będziemy brali pod uwagę, że zmiana jest potencjalną
rzeczą, która się na pewno się stanie, tak? Zmiana jest no, nieunikniona. Będziemy w stanie mieć z tyłu głowy, czy to jest coś, co rozwiązuje problem, czy to jest coś, co być może problem wprowadzi w przyszłości, tak? Coś, co nam zabetonuje to podejście. To nie jest warto, wiecie, robić interfejsu na każdą możliwą abstrakcję, która tylko się wydaje, ponieważ w wielu projektach było tak, że po ustawieniu pewnych procesów, po zaprojektowaniu architektury i po tym, jak już ludzie dokładnie wiedzieli, co mają robić, zauważyłem po prostu, że czasami jest tak, że deweloperzy, wiecie, oni chcą być kreatywni, tak? Oni chcą dalej tak jakby być, oni chcą dalej tak jakby to projektować, dokładać kolejne elementy. A w tym momencie właśnie okazuje się, że jeśli mamy coś z tego prosto, to my nie powinniśmy do tego dokładać kolejnych elementów, tak? My powinniśmy się dokładnie zastanowić, gdzie te odpowiedzialności są umieszczone i jeśli te odpowiedzialności są zrobione prosto, to jeśli na przykład, powiedzmy, generowanie UID-a, to jest zrobienie po prostu new UID, to może nie do końca to potrzebujemy Identifier Generated Strategy Interface, tak? Ponieważ takie rzeczy po prostu w razie czego zawsze jesteśmy w stanie wyjąć bardzo szybko z kodu. Coś, czego nie jesteśmy w stanie wyjąć szybko i dlaczego właśnie to podejście jest takie ważne, to jest to, że całe takie przepływanie informacji przez system, po prostu każda kolejna akcja betonuje to coraz bardziej, więc jeśli lejemy beton, to chcemy tak czy inaczej być świadomi tego, że ten beton faktycznie utrzyma ten fundament całego domu. Czy budujemy jedno piętro, dwa czy dziesięć, tak, to ten fundament powinien to utrzymać, bo zawsze coś betonujemy. Jeśli korzystujemy jakąś architekturę, czy to jest, wiecie, CQRS, czy to jest jakiś heksagonal, czy to jest jakieś podejście quasi DDD, czy coś w tym stylu, to jest zawsze pewien rodzaj betonowania, tylko wiecie, betonujemy po to, żeby być w stanie się na tym oprzeć, a nie zapytać po to, żeby nie móc się ruszyć, tak? Więc chcemy wprowadzić tą możliwość zmiany. I przez to, że tą możliwość zmiany wprowadzimy i przez to, że oprzemy się na tych funkcjach, na myśleniu o tym, jako o takich transformacjach, chcemy też obniżyć swoje własne, tak jakby ilość wysiłku, którą musimy zrobić. Bo wiecie, nasze mózgi działają tak, że jeśli czegoś nie musisz robić, to tego nie rób, tak? Konserwuj energię. Być może za chwilę wstaniesz do komputera, wyjdzie z krzaków tygrys, będzie chciał cię gonić, więc konserwuj energię, żebyś był w stanie uciekać, nie? Więc tak jakby nasze mózgi są naszym własnym wrogiem w tym, żebyśmy chcieli zrobić czegoś więcej, lepiej, szybciej i tak dalej, bo to jest nasza motywacja, tak? Ale mózg mówi, nie, słuchaj, nie potrzebujesz tego, odpocznij, tak? Dasz radę, ponieważ jego takiego funkcja jest to, żeby przeżyj, po prostu przeżyj. I my chcemy generalnie obniżyć tak jakby zarówno ten punkt wejścia, ale chcemy też obniżyć nasze własne obciążenie umysłowe, ponieważ jeśli będziemy w stanie rozumować tymi transformacjami, tymi funkcjami, to wiemy, że każda z tych abstrakcji, ona dokonuje jednej transformacji. To nie jest istotne, co się dzieje w środku. Wiesz dobrze, że masz doprowadzić ten request z punktu A do punktu B i tylko tego. Jeśli potencjalnie ta odpowiedzialność gdzieś ci wycieka, to być może jest to punkt, w którym warto by było to przeanalizować, dlaczego ta odpowiedzialność ucieka. I w ten sposób być może system przeprojektować, żeby być w stanie tę transformację wyrazić lepiej, ponieważ one zawsze tam są, nie dlatego tak jakby, że tak mówi programowanie funkcyjne, czy dlatego tak mówi coś innego, tylko dlatego, że tak po prostu działa ta maszyna. Tak działa ta maszyna, ona zawsze będzie coś przetwarzała, zawsze będzie jakiś jej wynik. I my mamy różnego rodzaju podejścia, różnego rodzaju architektury, w których jesteśmy w stanie w pewnym sensie korzystać. I ja tutaj też znowu nie chcę się odwoływać do Solida, do Graspa, do Kisa, Jagni, Draja, Weta, czy co my tam jeszcze mamy, tak? Ale bardzo często to jest tak, że mamy pewnego rodzaju takich skrótowców, którymi się posługujemy, tak? I ja gdzieś tam w swojej karierze wyprodukowałem takie podejście, które opiera się o trzy fundamentalne kwestie. To nie do końca chodzi o żadne dependency injection, czy chodzi o jakąś ogólną jakość kodu, pisanie testów, tych klimatów. Chodzi o pewne rodzaje myślenie, w jaki sposób te pewne abstrakcje projektować i jak one powinny działać, żeby ogólnie programowanie spełniało wszystkie wymagania i było gotowe na ewentualną zmianę. I takim pierwszym filarem tego podejścia jest coś, co tutaj mamy nazwane jako unify, unifikacja, ujednolicenie. Upewnijmy się, że za każdym razem ta abstrakcja rozwiązuje 100% przypadków, które są w takim wypadku do przetworzenia, tak? Jeśli zobaczmy, jak mamy tę abstrakcję. Y równa się f od x. Response to jest application od request. Ona przetwarza 100% możliwych kwestii. Nawet jeśli tam zostanie rzucony wyjątek, zostanie przetworzony jakąś odpowiedź błędu, to jest cały czas 100% tego. Tam nie ma żadnego ifa, który powoduje, że on gdzieś wychodzi i robi coś innego. Ta abstrakcja jest zupełna, ona jest totalna, ona jest pełna. I
Tak samo nasze własne abstrakcje, tak? Czy to jest tak, że my na przykład, jeśli projektujemy jakąś abstrakcję, czy my obsługujemy wszystkie możliwe przypadki, czy obsługujemy tylko te przypadki, które są potencjalnie w naszym interesie, bo były w tasku w dzirze, czy w tego typu miejscach i nie skupiamy się tak jakby na całej reszcie. Więc jeśli skupimy się na tym, żeby te abstrakcje projektować w taki sposób, żeby być w stanie je przetworzyć w sposób totalny, zupełny, całościowy, to już jesteśmy w stanie z tego wnioskować, jesteśmy w stanie na ten temat rozumować. Kolejna rzecz to jest redukcja ilości ruchomych części, tak po prostu. I znowu, mamy architekturę, mamy pewne rzeczy, które wykorzystujemy w naszym projekcie, pewne takie fundamenty, które się opieramy, ale my zaczynamy na podstawie tego, że jesteśmy kreatywni w naszej branży, więc tworzymy kolejne abstrakcje i kolejne. I czasami po prostu jest tak, że nawet jeśli rozwiązanie było proste, to ono składa się z dziesiątek interfejsów, klas, DTOS-ów, różnych rzeczy. Czasami zrobienie tego w jednej klasie, nawet w jednej metodzie, ja wiem, że to idzie po prostu wbrew wszystkiemu, co dzisiaj mówi się na konferencjach, tak, że rozbijaj, divide and conquer, tak, wszędzie. Czasami to jest warto zrobić w jednym miejscu tylko po to, żeby być w stanie zrobić. Albo nawet jeśli chcemy to rozbić, to rozbijmy to na prywatne metody, niekoniecznie na abstrakcje z interfejsem, z implementacjami, którego bez IDE nie będziemy w stanie nawet prześledzić, tak, bo w PHStormie oczywiście mamy te ikonki z kosztu interfejsu, z kosztu implementacji, tak, ale to cały czas. Nakład kognitywny, czyli ilość elementów, które musimy w głowie mieć tylko po to, żeby te rzeczy zrozumieć. I ostatnia, aczkolwiek wcale nie najważniejsza, powiedziałbym, że nawet najbardziej ważny element, ujawnijmy ten cały przepływ instalowania w naszym kodzie. Tak? Nie chowajmy go za setkami JSON-ów, YAML-i, konfiguracji, wiecie, jakimś magicznym bundlem, który coś robi, bo naprawdę podziękujecie sobie sami, za najdalej tydzień, miesiąc, rok, że wyjdziecie w ten sam kod i będziecie widzieli, co tam się dokładnie będzie działo. Ja nie zliczę przypadków, w których wiecie, chociażby najprostszy przykład, auto-wiring, tak? Auto-wiring oczywiście, to jest bardzo fajny mechanizm, tak? Tylko ten mechanizm, on ukrywa przed nami bardzo dużo rzeczy i przede wszystkim sytuację, w której mamy na przykład instancję w kontenerze, ale nie to, której się spodziewamy. Naprawdę miałem w jednej firmie produkcyjny problem z systemem, który nie wiadomo dlaczego działa, a ten system był całkowicie zautowirowany, tak? I okazało się, że pewny mechanizm, który był bardzo obciążający zasoby, powodował, że trzeba było go skeszować, tak? No i oczywiście skeszowaliśmy go, przetestowaliśmy, były na ten sensie Unity, integracje, jakieś testy akceptacyjne i tak dalej. Co się okazało, że w produkcyjnej konfiguracji z konfigurowanym cache'em był cache arrayowy, czyli krótko mówiąc cache in memory, tak? Gdybyśmy mieli to jasno zrobione, byśmy dokładnie widzieli, że w konfiguracji produkcyjnej ta klasa, która to liczy, cache, które ona dostaje, to jest dokładnie ta właśnie instancja cache'a. Nawet jeśli to będzie taki, bym powiedział, outwiring ręczny, czyli będziemy przygotowali całe tam namespace'y, tak, zamiast nas serwisów, tak? Warto jest to ujawnić, ponieważ ja oczywiście jestem skrzywiony projektami, w których pracuję, bo to są projekty, które zazwyczaj potrzebują tego typu rzeczy. Być może w waszych projektach to tak nie wygląda. Mimo wszystko zawsze jest warto takie rzeczy ujawniać, po prostu, żeby to było jasne, proste i przystępne, zrozumiałe. Nie dla siebie, nie dlatego po prostu, że nie wiem, że jesteśmy jacyś super, tylko dlatego po prostu, że chcemy sobie samym i innym potencjalnie ułatwić i też znowu obniżyć poziom wejścia do projektu i obniżyć cały ten proces, którym zamiast ocierać pot, z czoła po całym dniu ciężkiej pracy i walki z tym narzędziem, po prostu widzimy dokładnie, co trzeba zrobić, to w którym miejscu, w tym, dlaczego, bo dokładnie wiemy, jak z punktu A do B, z punktu A do B, z punktu A do B. Każda kolejna transformacja, ona sama sprowadzi, więc to jest taki przykład czegoś, co się też w architekturze nazywa tak zwanym screaming architecture, tak? Czyli takim podejściem, w którym ten projekt krzyczy, jak powinien z niego używać. Tak? Więc jeśli byś chciał zrobić to jakkolwiek krzywo, ten projekt od razu ci powie, słuchaj, nie w tą stronę, bo byłoby o wiele prościej, gdybyś po prostu podążał za tym, co sobie sam się ustaliłeś. I ja wiem, że my w branży mamy właśnie bardzo dużo różnych skrzydłostosów i pracując nad tą prezentacją pomyślałem sobie, kurczę, no tak total, minimal, explicit, tak jak to nazywam zazwyczaj, to tak TME, kurczę, to nie jest nic fajnego. Ale pomyślałem, słuchajcie, możemy, jeśli potrzebujecie koniecznie akronimu, żeby trzeba sprzedać w swojej firmie, w swoim zespole, to jeśli chcecie używać Tomka, total, minimal, explicit, nie, no to używajcie Tomka, Tomek jest spoko, warto. I w takim razie pytanie, czy są jakieś pytania? Tak, proszę. A proszę bardzo, to mamy narzędzia. Rzucam do ciebie. Raz, dwa, dobra. Mam pytanie do tego slajdu odnośnie strachu przed zmianami. Tak. Bo to jest ciekawy temat. Oczywiście
są w systemach naszych pewnie wszystkich tutaj miejsca, które wiemy, że są jakieś tam nieoptymalne albo po prostu tam źle zaimplementowane, chcielibyśmy je zrobić lepiej. Czy masz jakieś wypracowane metody czy sposoby na wprowadzanie tego typu zmian w sytuacji, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że nie masz tam na przykład pokrycia testami albo że jest to jakiś taki bardzo newralgiczny punkt systemu i w zasadzie nie masz pewności, że jak coś tam zmienisz czy ruszysz, to czy się nie wywali coś w zupełnie innym miejscu. Jak do tego gdzieś tam podchodzisz i czy są jakieś narzędzia albo jakieś metody, które ułatwiają jakieś takie krokowe po prostu zmienianie takich punktów w systemie? Oczywiście, bardzo dobre pytanie. I w takim przypadku sytuacja wygląda tak, że oczywiście nie chcę, żeby nikt z tej sytuacji byli doszło, że nie warto testów, że wiecie, equation raising wszystko naprawi, tak? To też nie jest tak, to jest tylko jedna z heurystyk, którą można się posługiwać. Tych heurystyk potencjalnie są dziesiątki, setki, które gdzieś tam kolekcjonujemy. No ja akurat uwielbiam tego podejścia, więc po prostu kolekcjonuję je. Ale w takim przypadku zauważ, jak to działa, tak? Masz te punkty wejścia, tak? Patrzysz, gdzie one są, tak? Przeprowadzasz całą tą analizę tego przepływu informacji, patrzysz takie dokładnie, mimo że na przykład nie masz testów, klimaty, ale widzisz tak jakby, gdzie co wchodzi, gdzie co wychodzi, tak? I wtedy możesz się zastanowić, jeśli wiem i rozumiem cały ten przepływ, tak? I jestem w stanie gdzieś go zakotwiczyć w jakimś, na przykład, typach, wiesz, tych return type'ach czy czymś takim, czy coś, co wiemy po prostu, że jeśli to nie zadziała w ten sposób, to po prostu, nie wiem, PHP się wywali, będzie fatal error, będzie cokolwiek w tym stylu, to w tym momencie możesz zdecydować, którą z tych transformacji chcesz zrobić. Pamiętaj, że to ci daje pełną wolność, czyli jeśli chcesz na przykład jakiś kamyczek rozbić na dwa kamyczki, nie? Czy na przykład potencjalnie dołożyć więcej elementów tylko po to, żeby tą elastyczność zyskać, to w takim przypadku jesteś w stanie w każdej chwili to zmienić, tak? Bo, ponieważ wiesz, to jest taki strumyk, nie? Po prostu ty sterujesz tym przepływem. Jeśli pasuje ci w tym momencie puścić gdzieś indziej, to wiesz, w fizycznym świecie byłoby to zrobić ciężko. W świecie informatycznym, w świecie naszym, my jesteśmy w stanie każdą możliwą abstrakcję tak jakby stworzyć i zrobić, tak? Więc oczywiście testy warto pisać, to żeby to było jasne, trzeba mieć dodatkowe narzędzia, które nam to potwierdzają, ale w ten sposób, rozumując ten temat, ty będziesz dokładnie wiedział, który element chcesz gdzie przesunąć, czyli gdzie tak jakby to odpowiedzialnie zrobić, tak? Jeśli tak jak mówiłem w tym przykładzie odnośnie tych warstw po tej siódmej, tak, że masz te warstwy, które potencjalnie są rozczłonkowane na każdy możliwy właśnie techniczny taki jakby element, nie? Pytanie, czy chcesz mieć w takim razie to pewnie jeden element, który rozwiązuje tak jakby, wiesz, architektonicznie, wiesz, jako jedną wspólną odpowiedzialność, która jedna sektor, która to robi, czy może jednak właśnie takie projektowali to tamci programiści, może dla nich to było jaśniejsze, żeby właśnie, że to powiem, z takich siedmiu warstw skorzystać, tak? Mimo że ja potencjalnie, gdybym był z takimi ludźmi w zespole, prawdopodobnie argumentowałbym w drugą stronę. Dobra, mam mikrofon, tak. To skorzystam. Wiesz co, odnośnie tego wielokrotnego Everestu, tak? Konkretne pytanie, bo mówiłeś tam o obciążeniu kognitywnym, tak, o poznawaniu, rozplątywaniu tego kodu. Zastanawiam się, czy na którym etapie, albo czy na którymś etapie wjechały tam testy? Wiesz, to dobre pytanie, bo to jest taki projekt, w którym wchodzisz, tam są, wiesz, kilka milionów linii kodu, pytasz, gdzie są testy, a wszyscy się uśmiechają, nie? I tutaj sytuacja jest taka, gdzie wchodzi wiele testy? Testy wjeżdżają po prostu wtedy, kiedy widzisz, że możesz coś z tym zrobić, czyli znowu, nie? Tak samo, wiesz, bo ja będę nudny, ale dlatego właśnie to podejście jest takie fajne, nie? Bo patrzysz na te punkty wejścia, cały ten przepływ informacji, te kluczowe transformacje, gdzie patrzysz, to co ja z tego mogę wyciągnąć, tak jakby, która z tych rzeczy wygląda mi jako, nie wiem, komponent, klasa, funkcja, cokolwiek innego. I w tym wypadku właśnie to dokładnie testujesz, wyciągasz to i obtestowujesz, co tylko możesz. Nie? To właśnie chciałbym zrozumieć dokładnie, czy ty najpierw wyciągnąłeś z tego 54-tysięcznika i stworzyłeś testy, czy ty otestowałeś to wcześniej i tak naprawdę robiłeś refaktor, wiesz, mając już to pokrycie testami? Obie te rzeczy. To znaczy, wiesz, ja obtestowałem to, co mogłem, bo wiesz, ta klasa to była klasa, wiesz, to nie zmokujesz, nie sfejkujesz, nie, po prostu nie da rady, tak? Ona ma tyle zależności, tyle rzeczy dynamicznych, że tylko na tych najprostszych metodach to się dało zrobić, nie? Więc jeśli to się da zrobić, to oczywiście obtestowuję przed, zmieniam, obtestowuję po, tak? Chcę mieć ten red-green refaktor, nie? Chcę mieć na czym polegać, żeby zawsze, wiesz, siedział ktoś obok mnie, czy to są testy, czy to jest ktoś inny, nie? I mówi, słuchaj, dobrze, o tu jest źle, dobra, to wracam, tak? Czy wiesz, ale w takim przypadku, gdzie masz grupę metod i one są mega, mega złożone, mają mega, mega dużo rzeczy, to ty faktycznie po prostu, wiesz, czasami po prostu też trochę idziesz na żywioł. Czyli tak jakby ufasz swojemu procesowi. Ufasz temu, że skoro wiesz, przeanalizowałeś wszystkie możliwe elementy, to znaczy po prostu, że zrobiłeś tak jakby wszystko, co mogłeś i jeśli potem coś się pojawi produkcyjnie, to jak najbardziej będzie takim słowem. Dostaję informację z tyłu, że jest absolutny koniec, także jeśli macie więcej pytań, to zapraszam, ale momencik. O 21:00 Geopardy, zapraszam.
Są nagrody, są pytania, także wieczna chwała DPM czeka na zwycięzców. I też jeśli w waszych filmach DPM pojawiają się tego typu rzeczy, tego typu rozmowy, to prowadzę DPM też swoje własne firmy, więc jeśli chcielibyście DPM o tym porozmawiać, DPM chcielibyście DPM tego typu pomocy, to jak najbardziej śmiało zapraszam. Dziękuję.